Gmina Chrzanów to nasze miejsce na ziemi, mała ojczyzna, która już 7 kwietnia wybierze swoich gospodarzy na najbliższe lata. W naszym mieście zostało zakończonych i trwa wiele inwestycji. Duża ich część sfinansowana została z rządowych programów Prawa i Sprawiedliwości. Niestety do tej pory nikt o tym głośno nie mówił, dlatego dzisiaj warto o tym powiedzieć. Otwarcie nowych oddziałów w Chrzanowskim Szpitalu, jego termomodernizacja oraz zakupy sprzętu ratującego życie, przebudowa budynku OSP w Chrzanowie, remont dróg, między innymi ulicy Powstańców Styczniowych, Szarych Szeregów, Łowieckiej, Podleśnej, rozbudowa szkoły podstawowej nr 6, wybudowanie wielofunkcyjnego boiska z bezpieczną nawierzchnią i obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkół Technicznych Fablo, przebudowa infrastruktury kolejowej oraz budowa stadionu i basenu na Chrzanowskich Kątach. To tylko parę z wielu dużych inwestycji dofinansowanych z środków rządowych rządu Mateusza Morawieckiego. Na realizację czekają kolejne doskonałe pomysły na naszą małą ojczyznę, które możemy zrealizować, jeśli zaufacie nam Państwo i 7 kwietnia podczas wyborów samorządowych oddacie na nas swój głos. Na naszych listach znajdują się zarówno doświadczeni samorządowcy, których na pewno już Państwo znacie, jak i debiutanci z parą do działania na rzecz naszego miasta. Szczegółowe informacje o kandydatach, o podejmowanych przez nich działaniach i propozycjach na rozwój naszego miasta znajdziecie Państwo w mediach społecznościowych, w tym na facebookowych profilach Prawo i Sprawiedliwość Chrzanów oraz profilach poszczególnych kandydatów. Informacje uzyskacie Państwo także podczas spotkań na mieście, gdzie zachęcamy do rozmowy o pomysłach na nasz Chrzanów. Oto listy kandydatów do Rady Powiatu oraz listy kandydatów do Rady Miejskiej ze wszystkich 4 okręgów. 7 kwietnia liczymy na Państwa głosy. Prawo i Sprawiedliwość Chrzanów.